Miliony ludzi, nie tylko w Polsce, odczuwa daleko idącą niechęć do polityki. Politykę mają za brudną grę małych ludzi, pragnących władzy i pieniędzy. Jest to efekt medialnych oglądów i obrazów polityki, które konstruowane są na bazie ujawnianych nadużyć władzy, korupcji, kolesiostwa i różnych nikczemności. Takie oglądy i obrazy są wzmacniane przez ich powtarzanie, aż stają się powszechnym wyobrażeniem o niegodziwości samego zajęcia. Przy takim podejściu wszystkie działania polityków na scenie publicznej traktowane są jako rodzaj gry, nie mający wiele wspólnego z rozwiązywaniem realnych problemów ludzi, mieszkańców danego państwa. Pozbawienie polityków dobrych intencji nie powinno jednak podważać samej polityki. Ludzie są jacy są, ale polityka i związane z nią zasady to reguły gry, które nie dają się zastąpić czymś niepolitycznym. Wszelkie próby zastępowania polityki kończą się jedynie wprowadzaniem tworów politykopodobnych, jeszcze gorszych niż pierwowzór. Ludzie, którzy mówią, że nie idą do polityki dla polityki, to albo nie wiedzą, o czym mówią, albo kłamią. Mieliśmy już w Polsce wiele takich niepolitycznych prób funkcjonowania, które kończyły się całkowitą porażką na scenie polityki parlamentarnej, na przykład Samoobrona Lepera, Ruch Palikota, albo wchłonięciem przez partie większe, na przykład Nowoczesna Petru czy Ruch Kukiza, albo zwyczajną manipulacją dla zdobycia na przykład mandatu europosła. Chodzi tutaj na przykład o Wiosnę Biedronia. Obecnie na takie niepolityczne ciało kreuje się Polska 2050 Szymona Hołowni. Zarejestrowana jako partia przez wiele miesięcy pod tą samą nazwą i prowadząc działalność polityczną, chociażby przez Start Hołowni w wyborach prezydenckich, występowała jako fundacja. Pozwoliło to gromadzić finanse bez potrzeby rozliczania się przed Państwową Komisją Wyborczą, której przedstawiono 0 zł pozyskanych funduszy na kampanię wyborczą. Hołownia wydaje się być nieco zaskoczony poparciem Polaków i ma nadzieję na coś więcej niż jednorazowy występ, jak to miało miejsce w przypadku Biedronia. Lider Wiosny, startując w wyborach do Europarlamentu, obiecywał, że zrezygnuje z mandatu, ale po jego otrzymaniu nie zawahał się zjeść własnego języka i zapomnieć o swojej obietnicy. Teraz za duże pieniądze, jakie otrzymuje w Europarlamencie, swoją aktywność koncentruje na atakowaniu przed tym gremium legalnych władz Polski. Co ciekawe, większość przywódców tych politykopodobnych tworów najczęściej ogranicza swoją aktywność do atakowania innych. Czasami, jak w przypadku Lepera czy Kukiza, służyło to ujawnieniu kulisów władzy i niewygodnych faktów z działalności politycznej, ale w większości jest formą promocji samego siebie. Gry i gierki wpisane są w uprawianie polityki. W systemie demokracji parlamentarnej nie daje się osiągać celów, nie zyskując dla nich wystarczającego poparcia. To natomiast wymaga podjęcia rywalizacji o to, co słuszne i godne wprowadzenia, aby nie przegrało z manipulacją i kłamstwem. Istnieje też hierarchia celów, które w danym kontekście historycznym trzeba rozważnie i roztropnie wyważyć, aby nie stracić szansy na trwałą zmianę pozycji Polski w regionie, Europie i na świecie. Zjednoczona Prawica w ten sposób postępuje w kwestii KPO. Polska potrzebuje tych środków ze względów strategicznych, a to, że partii rządzącej ich uzyskanie pozwoli wzmocnić swoją pozycję, jest efektem ubocznym, chociaż dla partii bardzo pożądanym, ale jednak efektem ubocznym skutecznej polityki. Ponadto Solidarna Polska, która jest częścią Zjednoczonej Prawicy, nie popiera w Sejmie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, gdyż nie wierzy w dobre intencje Komisji Europejskiej, a proponowane zmiany ocenia jako niszczące dla polskiego systemu sądownictwa.
Opozycja natomiast prowadzi własną grę, tak aby popierając zmiany o ustawie o Sądzie Najwyższym, spowodować przez poprawki wprowadzone w Senacie, że system sądownictwa zostanie w praktyce sparaliżowany. Gdy natomiast Sejm odrzuci te poprawki, to podejmą znowu naciski na Komisję Europejską, aby nie uznała kształtu ustawy bez poprawek jako spełniającego jej oczekiwania. W tej grze szczególną pozycję zajęli posłowie, którzy przystąpili do partii Hołowni. Wbrew przyjętym zobowiązaniom wobec partii opozycyjnych byli przeciw zmianom do rzeczonej ustawy, bo chcieli w ten sposób doprowadzić do rozbicia Zjednoczonej Prawicy. Tym samym nie tylko złamali umowę zawartą z pozostałymi partiami opozycyjnymi, przyjęli nierealistyczne założenie o możliwości rozbicia koalicji rządowej, to dodatkowo wydają się chcieć, aby Polska nie otrzymała funduszy z KPO, tylko dlatego, że pozwoliłoby to osłabić rządzących. Takie zachowania przedstawicieli tworów politykopodobnych, pozbawione minimum lojalności i realizmu w grze politycznej, są typowe dla wszystkich tego typu tworów, które udają, że są czymś lepszym niż tradycyjne partie polityczne. Nie tylko nie są czymś lepszym, to dodatkowo w swoich zachowaniach łamią standardy gry politycznej, które znacząco oddalają politykę od możliwości bycia roztropnym realizowaniem dobra wspólnego. Dziękuję Państwu.